Policja zatrzymała 22-latka, który ukradł samochód rajdowy. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego. Ford Fiesta został skradziony z hotelowego parkingu w Marcinowicach po świdnickim Rencie Krause. Za odnalezienie samochodu jego właściciele wyznaczyli nagrodę. Jak się okazało, był to dobry pomysł, bo samochód odnalazł się w Boguszowie Gorcach. Policjanci zatrzymali też 22-letniego złodzieja. Udowodnili mu 8 tego typu przestępstw, z tym kradzieży samochodu rajdowego wartości miliona złotych. 22-latek był osobą poszukiwaną, dlatego trafił do zakładu karnego. Łączna wartość strat oszacowana została we wszystkich przypadkach na kwotę blisko miliona 278 tysięcy złotych.